Po raz czwarty od 3 do 5 września w Karpaczu odbędzie się Forum Ekonomiczne. To już 33. edycja tego forum, które wcześniej odbywało się w Krynicy. Jego pomysłodawcą i organizatorem jest Instytut Studiów Wschodnich, a przewodniczącym Rady Programowej założyciel Fundacji Instytut Studiów Wschodnich Zygmunt Berdychowski. W tym roku w jego ramach przewidzianych jest około 600 różnych wydarzeń. W skład tych 600 wydarzeń wchodzi przede wszystkim Forum Cyberbezpieczeństwa, Forum Sztucznej Inteligencji, które organizujemy wspólnie z uczelniami takimi jak Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza, jak Politechnika w Krakowie, Wrocławiu, w Poznaniu, a zatem to jest absolutnie nadzwyczajne wydarzenie. Hasło Karpackiego Forum to czas nowych liderów, razem kształtując przyszłość. Ci nowi liderzy to m.in. właśnie specjaliści z branży AI. Oczywiście nie tylko temu poświęcone będzie forum ekonomiczne. Pojawią się na nim najważniejsze tematy, którymi obecnie żyje Polska, a więc ochrona zdrowia, gospodarka żywnościowa czy sprawy związane z Ukrainą. Możemy się na pewno spodziewać większej frekwencji niż w roku ubiegłym. To jest świadectwo tego, że forum się rozwija, wydarzenie się rozwija. Ponad 1500 gości zagranicznych, panelistów i uczestników. W sumie około 7500 osób, 6000 na dzień dzisiejszy. Tak, ta lista nie jest jeszcze zamknięta. 6000 bezpośrednich uczestników, 1500 osób odpowiadających za całe przedsięwzięcie, czyli największe wydarzenie tego typu w tej części Europy. W tej prestiżowej konferencji uczestniczą prezydenci, szefowie rządów, ministrowie, politycy i samorządowcy, prezesi korporacji, ludzie kultury, naukowcy, dziennikarze i przedstawiciele organizacji pozarządowych. W tym roku przewidziana jest obecność ministra obrony narodowej Władysława Kosiniak-Kamysza. Jednym z partnerów tego wydarzenia jest miasto Wrocław. Nasze panele, kokreowane przez Wrocław, to sztuczna inteligencja, to rozmowa o dezinformacji, to rozmowa o nowym systemie kształcenia, ale również o tym, co się może wydarzyć. I tutaj panel prowadzony i zorganizowany przez panią prezes ARAW-u, czyli Siła Kobiet, nowy model leadershipu w Polsce i nie tylko. Forum to okazja do wymiany poglądów oraz nawiązywania nowych kontaktów i partnerstw. Wydarzenie daje uczestnikom możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami oraz wyzwaniami kształtującymi współczesny świat, a także wspólnego poszukiwania rozwiązań na przyszłość. Bardzo będziemy stawiać w tym roku na pokazanie innowacji, czyli tej części Doliny Krzemowej, o której mówimy w kontekście Dolnego Śląska. Ja przypomnę, że Dolny Śląsk jest taką stolicą startupową Polski, ponieważ aż 28 firm technologicznych i innowacyjnych pochodzi właśnie z tego regionu. Dlatego nie moglibyśmy również nie pokazać tego aspektu, dlatego stoisko w strefie Dolnego Śląska, przede wszystkim stoisko wrocławskie, będzie wzbogacone również innowacjami tworzonymi tu na Dolnym Śląsku. Współpraca przy organizacji forum samorządu dolnośląskiego, samorządu Wrocławia i Karpacza prowadzą do tego, że na jego organizacji korzysta cały region, a przede wszystkim miejscowi przedsiębiorcy z branży turystycznej i nie tylko. Forum, oprócz tych aspektów merytorycznych i niesamowicie interesujących paneli, o których już powiedzieli moi przedmówcy, jest też bardzo ważnym wydarzeniem dla lokalnego biznesu. Drodzy Państwo, szacuje się, że dzięki forum przedsiębiorcy, którzy funkcjonują w obszarze turystyki, zyskują w Karpaczu około 6 milionów złotych. To są bardzo wymierne kwoty, które też zasilają lokalną gospodarkę. Chętni do udziału w forum ekonomicznym w Karpaczu muszą dokonać rejestracji, by stać się jego uczestnikami. Taka możliwość jeszcze istnieje, choć kończy się już okres ich przyjmowania.